Bartek, jak długo zastanawiałeś się nad przyjściem do Stali Rzeszów i co zadecydowało, że wybrałeś w końcu ten klub? Myślę, że decyzję podjąłem dość szybko, bo po analizie ze sztabem, po rozmowach z całym sztabem i przedstawiono został mi plan działania tutaj klubu Stal Rzeszów, pokazana mi została infrastruktura, więc na pewno ta decyzja została podjęta szybko. Są to Twoje pierwsze dni w Stali Rzeszów. Jak Ci się podoba klub? Zdążyłeś już poznać trochę bliżej Rzeszów? No, Rzeszowa jeszcze bliżej nie zdążyłem poznać, gdzieś tam pewnie znajdzie się jakaś wolna niedziela, więc wtedy z rodziną gdzieś tam będzie można na spacer pójść, a na pewno klub duże pozytywne zaskoczenie, wszystko do treningu jest, tylko ciężko pracować i dawać siebie maksa. Sprzed dwoma sezonami zagrałeś w barwach Widzewa Łódź przeciwko Stali. Jak wspominasz te spotkania oraz jak oceniasz grę Stali Rzeszów w tamtym okresie? No ja oglądałem dużo spotkań Stali Rzeszów i zawsze podobała mi się gra, był zawsze pomysł na grę. Piłka tu nie zostaje gdzieś tam wybijana na oślep, tylko jest pomysł na tą grę i to też na pewno skłoniło mnie do przyjścia do Stali Rzeszów. Dziękuję Ci bardzo i trzymam kciuki.